O bankowości w Obserwatorze Finansowym na kanale YouTube mówimy bardzo, bardzo, bardzo dużo w różnych jej formach. Mówimy o systemach płatniczych, rozmawiamy o formach płatności, mówimy o sytuacji banków. Często powtarza się takie stwierdzenie, że banki są krwioobiegiem gospodarki i o tym chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj z doktorem Tadeuszem Białkiem, prezesem Związku Banków Polskich. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy za przybycie do studia. I na dzień dobry chciałbym zapytać, czy zwykłego człowieka, który jest tylko klientem banków, czasami bardziej, czasami mniej zadowolonym, który tam trzyma pieniądze, ma kredyt, w ogóle sytuacja banków powinna interesować? W istocie nasze badania wskazują, że przede wszystkim klienci oceniają swoją relację z danym bankiem. Oceniają to, jak z danym bankiem się funkcjonuje, jakie są produkty, z jakich może korzystać, jakie są funkcjonalności, czy łatwo można i szybko załatwić sprawy bankowe, zwłaszcza via bankowość telefoniczna już w tym momencie, nawet nie tyle elektroniczna. I z badań, które prowadzimy systematycznie co roku, wynika, że klienci ze swoich usług, z usług swojego banku są zadowoleni. To są bardzo wysokie notowania, około 80%. Rzeczywiście ma pan rację w tym pytaniu, czy perspektywa ze strony przeciętnego Kowalskiego z punktu widzenia całości sektora bankowego jest istotna. Pewnie dla większości osób nie. Patrzą rzeczywiście na ten swój kontakt z bankiem. Natomiast z punktu widzenia chociażby takich klientów jak przedsiębiorcy, to moim zdaniem już jednak ma znaczenie, dlatego że banki finansują 80%, poza środkami własnymi, które oczywiście są i były i będą pewnie przez dłuższy czas głównym źródłem finansowania polskich przedsiębiorców, to głównym źródłem finansowania zewnętrznego przedsiębiorców są banki. 80% tego finansowania pochodzi od sektora bankowego, więc sytuacja zdolności tego sektora finansowego do bankowego, przede wszystkim do finansowania gospodarki, myślę, że z punktu widzenia przeciętnego przedsiębiorcy powinny być dość istotne. Ale kiedy patrzymy na te europejskie statystyki i ten udział kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw, to on jest znacznie niższy niż w innych państwach Unii Europejskiej. W ogóle specyfiką Unii Europejskiej jest to, że ostatnio był taki raport pod kierunkiem pana Neuera przedstawiany Komisji Europejskiej. Z niego wynika, że w ogóle w Unii Europejskiej sektor bankowy odpowiada za dostarczenie 90% finansowania dla osób fizycznych i 70% finansowania dla przedsiębiorstw. W Polsce nawet więcej właśnie wedle tych danych Unii Europejskiej, bo około 80%. Co to oznacza? Że Europa jest dość specyficzna, dlatego że w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych my nie mamy dobrze rozwiniętego rynku kapitałowego. I nie mówię tutaj tylko o Europie Środkowo-Wschodniej, to jest specyfika całej Europy. Te same dane, o których przed chwilą mówiłem, jeśli byśmy spojrzeli przez pryzmat Stanów Zjednoczonych, to jest odpowiednio tylko 40% finansowania dla osób fizycznych i tylko 20% finansowania dla przedsiębiorstw. Czyli tam przede wszystkim rynek kapitałowy finansuje gospodarkę. W Unii Europejskiej zdecydowanie rynek bankowy, potwierdzają to dane Unii Europejskiej, potwierdzają to również nasze dane, które przytaczałem na wstępie, więc ten sektor bankowy, tak jak pan redaktor zaczął, jest i będzie krwiobiegiem gospodarki. Przepraszam, bo ja chciałem się tylko do tego zdania jeszcze odnieść. Dlaczego ja o tym powiedziałem? Dlatego, że w raporcie o stabilności systemu finansowego, który publikuje Narodowy Bank Polski, mamy taką tabelkę, o której sporo mówiliśmy, właściwie wykres, relacja kredytu dla przedsiębiorstw do PKB w krajach Unii Europejskiej na koniec grudnia 2023 roku. I tutaj my jesteśmy tylko, Irlandia jest za nami. Jak interpretować w ogóle tego typu informacje? Tak, pan redaktor ma absolutnie rację, bo ja mówiłem na poziomie generalnym o dostarczeniu kapitału dla przedsiębiorstw w ramach Unii Europejskiej, że sektor bankowy stoi na pierwszym miejscu, ale czym innym są dane dotyczące tego, ile tak naprawdę tych kredytów dla przedsiębiorstw zostało udzielonych. I rzeczywiście tutaj dane
są dość alarmujące. Nawet użyłbym takiego sformułowania, dlatego że mamy dokładnie przedostatni w Unii Europejskiej wynik, jeśli chodzi o finansowanie, o kredyty dla przedsiębiorstw. Akurat ta Irlandia, tylko słowo wytłumaczenia, ona jest na końcu tylko dlatego, że tam jest akurat zupełnie inny system finansowania przeznaczony dla przedsiębiorstw. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że wśród tych typowych krajów kontynentalnych jesteśmy na ostatnim miejscu. Na to składa się bardzo wiele czynników. Przede wszystkim składa się konstrukcja, powtarzam to od dłuższego czasu, konstrukcja podatku bankowego, która jest błędna. Nie chodzi o to, że podatek bankowy jest zły i być go nie powinno. Zdajemy sobie sprawę, że ma on charakter głównie fiskalny i występuje rzeczywiście w większości Unii Europejskiej. Natomiast w większości państw Unii Europejskiej jest on tak skonstruowany, że opiera się na pasywach z włączeniem depozytów. W Polsce opiera się na aktywach. Co to znaczy? Bo nie wszyscy nasi odbiorcy mogą sobie zdawać sprawę. Jeżeli podatek bankowy opiera się na aktywach, to znaczy, mówiąc w najprostszych słowach, że im więcej bank kredytuje, tym więcej płaci podatku. W związku z tym ten podatek oparty o aktywa ma charakter całkowicie zniechęcający instytucje finansowe, przede wszystkim bankowe, do przeznaczania większej ilości kapitałów na kredytowanie, ponieważ one po prostu muszą w tym momencie odprowadzać większy podatek. I teraz powstaje zasadnicze pytanie, które adresujemy także do aktualnego rządu. Jeżeli pan minister Domański apeluje na Europejskim Kongresie Gospodarczym, żeby sektor bankowy zwiększył finansowanie gospodarki, to my odpowiadamy na ten apel ostatnio, no, głównie za pośrednictwem mediów, ale spotykaliśmy się także z panem ministrem, że oczywiście, tylko musicie państwo zmienić podstawę opodatkowania, bo w momencie, kiedy ona się opiera o aktywa, no trudno oczekiwać, że sektor finansowy będzie generował dodatkowe akcje kredytowe, wpadając w wyższe progi podatkowe. No to jest to chyba najważniejsze pytanie, panie prezesie, bo można po prostu przyjąć za pewną prawdę oczywistą, że kredyt w Polsce i tak jest bardzo drogi. Oczywiście ma na to szereg różnych wpływ czynników, w tym wysokość stóp procentowych, no bo jeżeli są wysokie stopy procentowe relatywnie na przykład wobec Europy Zachodniej, no to jest wyższy koszt kredytu również. Natomiast i bez tego wydaje się, że kredyty i były i są dosyć drogie w porównaniu z innymi krajami, jeżeli chodzi o to, jak drogie są w Polsce i jak drogie są na Zachodzie, i zarówno dla konsumenta, i zarówno dla przedsiębiorstwa. Czy to się bierze tylko i wyłącznie z tego, że tu podatek bankowy jest inaczej skonstruowany niż tam? To się bierze z kilku okoliczności. Faktycznie przede wszystkim w tej chwili na koszt kredytu wpływa głównie wysoki poziom stóp procentowych. Powiedzmy sobie to otwarcie, no nie jest to najlepszy okres na szerokie wody kredytowania, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, no bo z natury rzeczy kredyt oparty o procentowanie, które odnosi się między innymi poprzez wskaźniki, tak jak wskaźnik WIBOR do procentowania banku centralnego, no jednak powoduje, że ten koszt kredytu jest wysoki. Ale na koszt kredytu, na wysoki koszt kredytu, relatywnie, bo też jakby biorąc pod uwagę różne statystyki, to nie jest tak, że jak przyjęło się często w uproszczeniu, mówiąc, że mamy najdroższe kredyty, to nieprawda. Natomiast rzeczywiście obiektywnie jest wysoki poziom kosztów kredytu i oprócz wspomnianych stóp procentowych bardzo ważnym elementem jest koszt pozyskania kapitału. Czyli banki muszą, prawda, pozyskiwać odpowiednio kapitał, generować go, odbudowywać swoje zasoby kapitałowe, żeby móc przeznaczać na kredytowanie. W Polsce mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej kosztów pozyskania kapitału. Z czego to się bierze? Właśnie bierze się między innymi z tak skonstruowanych obciążeń wobec sektora bankowego. Mamy taki parametr, który nazywa się efektywną stopą opodatkowania bankowości. I ten parametr wskazuje, że mamy, przyjmując tylko same podatki, parapodatki, nie wliczając to ogromnych kosztów dla sektora bankowego, jak koszt rezerw na ryzyko związane z kredytami frankowymi, czy koszty wakacji kredytowych, to przyjmując tylko same podatki i parapodatki, ten koszt, ta efektywna stopa oprocentowania wynosi 44%. Doliczając te koszty, o których wspomniałem, tak czysto statystycznie, ta efektywna stopa sięga 65%. W związku z tym to są poziomy astronomiczne, biorąc pod uwagę inne kraje Unii Europejskiej.
które mają znacznie łatwiej, znacznie tańszy koszt pozyskania kapitału, dlatego mogą sobie pozwolić na mniejsze oprocentowanie. No i oczywiście mają też niższe stopy procentowe, no ale to wynika już często z uwarunkowań też lokalnych. I czy to właśnie to banki oceniają jako to wyższe ryzyko w Polsce i stąd też bierze się wyższe odsetki od kapitału i naliczanie tych odsetek od kapitału na poziomie nieporównywalnym nawet z Zachodem, a także trudniejszy scoring, jeżeli chodzi o te kryteria w ogóle, żeby czy Kowalski, czy firma dostała kredyt? To jest też dosyć złożone zagadnienie, bo musimy jednak rozróżniać kredytowanie osób fizycznych od kredytowania przedsiębiorców. W tym zakresie mamy bardzo szczegółowe wytyczne nadzoru finansowego, państwowego nadzoru finansowego, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. Ona odrębnie te uregulowania statuuje wobec kredytobiorców osób fizycznych. Odrębnie też zresztą w stosunku do rodzaju kredytu, bo odrębne są też wymogi do kredytów gotówkowych, odrębne do kredytów mieszkaniowych. No i wreszcie odrębne też są uregulowania dotyczące kredytowania przedsiębiorstw. Rzeczywiście funkcjonowanie sektora bankowego w polskich uwarunkowaniach, jakkolwiek to nie zabrzmi z ust bankowca, ale nie jest łatwe. Jest to bardzo trudny rynek z uwagi między innymi na kwestie dość specyficzne dla polskiego sektora bankowego względem czy w porównywalnej sytuacji do innych sektorów, nawet nie Europy, nie tylko Europy Zachodniej, ale także naszego regionu, chociażby nie wiem, Czech, Słowacji, Rumunii czy krajów o podobnej wielkości. Znaczy trudno na czysto zarobić. Trudno zarobić między innymi na skutek bardzo niskiej stopy zwrotu z kapitału. I tu trochę wyjaśnienia, bo często przez pryzmat sektora bankowego, często lubią tak dziennikarze epatować nadzwyczajnymi zyskami, prawda, sektora bankowego, tylko no biją rekordy, tak? Pokazuje się, tak, pokazuje się niestety nominalne zyski, tak, które z punktu widzenia ekonomisty, z punktu widzenia inwestora zwłaszcza bankowego zupełnie nie mają znaczenia, bo znaczenie dla inwestora ma ile, jaka jest stopa zwrotu z kapitału, czyli innymi słowy ile ten inwestor może otrzymać z punktu widzenia tego, że zainwestował, czy jest właścicielem, czy współwłaścicielem banku. Ta stopa zwrotu z kapitału, jak powiedziałem na wstępie, jest rekordowo niska. Dlaczego jest rekordowo niska? Dlatego, że ta efektywna stopa opodatkowania banków jest rekordowo wysoka. I takie są prawa ekonomii, czyli z punktu widzenia właściciela banku, przecież w Polsce blisko 50% sektora bankowego jest pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa, no ale mamy też blisko 40% sektora bankowego kontrolowany przez kapitał zagraniczny. To jeżeli spojrzymy, jaki był stopień zainteresowania inwestorów spoza Polski bankowością zagraniczną, to trudno sobie przypomnieć nawet, kiedy ostatnio jakiś bank zagraniczny, jakiś inwestor zagraniczny zainwestował w polski sektor bankowy. Nie mamy inwestorów zagranicznych właśnie z uwagi na niską stopę zwrotu z kapitału, bardzo wysokie efektywne koszty opodatkowania, skutkiem czego polski sektor bankowy, i to są obiektywne dane, niestety, zamiast rosnąć, zwłaszcza kiedy rosną potrzeby gospodarki, przed nami ogromne projekty, takie jak transformacja energetyczna, która będzie wymagała zaangażowania miliardów, czy dokończenie transformacji cyfrowej, to sektor bankowy zamiast perspektywicznie wzrastać, on systematycznie od 2020 roku, czy tak naprawdę od wybuchu pandemii, kurczy się. Takim wymiernym efektem, który to pokazuje, jest porównanie aktywów sektora bankowego do PKB. W 2020 roku one były na poziomie akurat dokładnie 100%. W tej chwili spadły do 83%, czyli sektor bankowy odwrotnie proporcjonalnie do potrzeb gospodarki, które rosną, kurczy się. Nie ma możliwości odbudowy kapitałów, między innymi z uwagi na to, że nie ma inwestorów. W związku z tym jedyną możliwością odbudowywania kapitałów i budowania tych kapitałów, które są przecież potrzebne do kredytowania, są tak naprawdę zyski, które osiąga
sektor bankowy. No to jak to się dzieje, że mimo rekordowych zysków rentowność spada w bankowości? Trzeba pamiętać, że banki są spółkami akcyjnymi. W związku z tym od kilku lat w Polsce niektóre banki, nawet od 2019 roku, zgodnie z decyzjami nadzoru, zgodnie z decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego, nie mogły wypłacać dywidendy. Czyli jeżeli jesteśmy akcjonariuszem, nawet przeciętny Kowalski, prawda? Nie mówię tutaj o dużych akcjonariuszach, właścicielach banków, podmiotach instytucjonalnych. Jeżeli przez 5 lat z rzędu nie otrzymujemy nic z zainwestowanego kapitału, bo bank ma zakaz wypłaty dywidendy, no to myślę, że u niejednego inwestora indywidualnego powstaje no, co najmniej poziom irytacji, dlaczego nie uzyskuje żadnego dochodu z zainwestowanych akcji. W związku z tym dopiero w tym roku właśnie Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła bankom na wypłatę dywidendy. Dlatego z tych mitycznych, rekordowych zysków, które oczywiście nominalnie takie były, jak powiedziałem już wcześniej, no banki musiały wypłacić sięgające około 70-80% dywidendy. Więc tak naprawdę z tych zysków często przeciętny Kowalski otrzymał wreszcie po 5 często latach jakąś dywidendę, czyli jakiś zwrot z zainwestowanego kapitału w sektor bankowy, czyli relatywnie około 20% zaledwie z tych zysków, które osiągnęły banki, mogło być przeznaczone na odbudowę bazy kapitałowej. Czyli tak naprawdę my nie mamy z czego odbudowywać tej bazy kapitałowej, nie mamy z czego rosnąć jako sektor bankowy i nie będziemy w stanie sfinansować wszystkich potrzeb, które wynikają chociażby z transformacji energetycznej. Będziemy musieli jako Polska szukać w części zewnętrznych źródeł finansowania. A czy to jest wina KNF-u, czy to jest wina po prostu cykli koniunkturalnych, w jakich się znajdujemy, bo mamy kwestię bufora antycyklicznego, no jest okres jego rozwiązywania, jest okres jego zawiązywania, jest czas na dywidendy i jest czas na ostrożność. To jak to w końcu jest? Znaczy, nie chciałbym tutaj wskazywać konkretnej instytucji. Na pewno mamy, mówiąc kolokwialnie, bardzo dokręconą śrubę jako polski sektor bankowy. Nie mówię, że to jest złe, bo prawda jest taka, że dosyć duże wymogi ostrożnościowe wobec sektora bankowego sprawiły, że proszę zobaczyć, my nie mieliśmy nigdy kryzysu bankowego w Polsce, prawda? Nas nie dotknął w ogóle kryzys bankowy, który sięgnął większość państw Europy Zachodniej po upadku, słynnym upadku Lehman Brothers. To wynikało właśnie z bardzo wysokich ostrożnościowych wymogów stawianych przez sektor, przez nadzór państwowy, jeszcze wcześniej NBP, zanim nadzór został przeniesiony do odrębnej instytucji. Więc to na pewno ma swoje zalety. Natomiast no na pewno negatywnie oceniłbym ten wysoki poziom stóp, wysoki poziom efektywnej stopy opodatkowania, a najbardziej negatywnie oceniłbym konstrukcję podatku bankowego, która działa destrukcyjnie. Ona działa destrukcyjnie na odbudowę bazy kapitałowej, to po pierwsze, a po drugie na szerszą możliwość zaangażowania sektora bankowego w zakresie finansowania gospodarki. To trochę tak, jakby sektor bankowy, udzielając większej ilości kredytów, był paradoksalnie karany większym podatkiem. Przepraszam, że może to uproszczę, ale to system stoi na głowie w tym momencie. To znaczy nie można tak na dłuższą metę funkcjonować, jeżeli oczekuje się od tego sektora finansowego większego zaangażowania. No ale może to też skąd się wzięło, panie prezesie? No jakby aktywa można łatwo przeksięgować, ukryć gdzieś tam, zapisać po innej stronie niż trzeba. Banki tego kredyty. Nie robią, nie. To są, przynajmniej w Polsce. To są kredyty przede wszystkim, tak? Aktywa to są przede wszystkim kredyty. Tak, aktywa są przede wszystkim kredyty. W bilansie banku. Tak, dokładnie. Dobre i złe. Dobre i złe kredyty. A właśnie, jak to się liczy, jak już jesteśmy przy tym, jak to wygląda, że odpisy na złe kredyty, no to w naszym przypadku banków polskich niewielki udział, tak? Niewielki udział, tak. Przede wszystkim tak naprawdę przy tych najmniej wartościowych kredytach gotówkowych, konsumpcyjnych, na krótkie okresy, tam jest relatywnie największy poziom tak zwanych NPL-i, czyli kredytów, które się nie spłacają. Natomiast tam, gdzie te kredyty są najbardziej wartościowe, najdłużej terminowe, tam spłacalność tych kredytów jest relatywnie bardzo dobra.
tuż przed naszą rozmową rozmawialiśmy z doktorem Pawłem Gąsiorowskim i on wskazywał taką tabelkę, którą chyba ze względu na inicjatywę wiedeńską w ogóle stworzono, że rzeczywiście u nas tak naprawdę my się wyróżniamy tutaj dobrym poziomem pokrycia rezerwami tych niespłacanych kredytów terminowo, ale są lepsi od nas, jeśli chodzi o mniejszy udział tych kredytów, prawda, niespłacanych terminowo. Czyli nie jest tak zupełnie dobrze, że wszyscy Polacy te kredyty płacą na czas, raty. No zwłaszcza, znaczy oczywiście wiadomo, że są różne sytuacje, tak? Są różne sytuacje, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, są różne sytuacje losowe, często w przypadku osób fizycznych. Natomiast generalnie spłacalność, zwłaszcza kredytów hipotecznych, które jednak są tymi najbardziej wysokokwotowymi kredytami udzielonymi jednak na najdłuższe okresy, jest bardzo wysoka. Badania zresztą pokazywały, że klient, który wpada często losowo w problem finansowy, na przykład, nie wiem, jeden z małżonków traci zatrudnienie, ostatnie zobowiązanie, którego nie spłacają, to jest kredyt hipoteczny. No bo jednak zdają sobie sprawę z konsekwencji czy trudności potencjalnych związanych z zaprzestaniem spłaty. Aczkolwiek tu są programy pomocowe. Nie mówię tutaj o wakacjach kredytowych, które konsekwentnie uważamy, że są złe. Podobnie zresztą uważał Narodowy Bank Polski. No właśnie, to jest pytanie, jak te banki to oceniały, bo bardzo różnie z tym było. I pytanie, czy banki jednak nie dostrzegały tego, że bez wakacji kredytowych zostałyby z mieszkaniami, i które były pod zasób kredytów hipotecznych, jeszcze, z którymi nie ma co zrobić. Ale był inny mechanizm jednocześnie. Właśnie nie, tak. Dlatego, że był inny mechanizm, na który zgodnie tutaj zwracał uwagę Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mamy funkcjonujący od 2015 roku Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I to jest fundusz, który naturalnie jest systemowym źródłem pomocy, funkcjonujący na podobnych zasadach także w innych państwach Unii Europejskiej. Jeżeli klient popada w tarapaty finansowe, często losowe, to jest realne źródło pomocy, a nie wakacje kredytowe, które mają charakter krótkoterminowej ulgi. W dodatku większość kredytobiorców nawet często nie zdaje sobie sprawy, że przecież to nie jest jakieś umorzenie tej raty. Ta rata jest doliczana do końca harmonogramu. Podczas gdy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje realną pomoc do 36 miesięcy dopłaty do raty kredytu, która do wysokości, o ile mnie pamięć nie myli, 2,5 tysiąca, co oznacza, że czasami cała rata kredytowa może być pokryta co miesiąc do 36 miesięcy z możliwością umorzenia blisko 1/3 nawet tych rat, jeżeli klient taki wniosek złoży, więc to jest rzeczywiście realna pomoc. Ale to jest już rozwiązanie dla tych, którzy toną, a wakacje kredytowe właśnie były po to, żeby nie zaczęli tonąć, więc wszystko ma swoje plusy i minusy, panie prezesie. W teorii, panie rektorze, dlatego że poprzednie wakacje kredytowe, te, które funkcjonowały przez ostatnie 2 lata, dane, które były wakacjami, mówiąc kolokwialnie, dla wszystkich, bo nie było tam, przypomnę, żadnych kryteriów dochodowych, żadnych progów. Niezależne dane Biura Informacji Kredytowej wykazały, że, nie wiem, czy zdajecie sobie panowie sprawę, czy nasi odbiorcy sobie zdają sprawę, że zaledwie 14% osób, która zawnioskowała o wakacje kredytowe, wedle danych Biura Informacji Kredytowej, a Biuro Informacji Kredytowej widzi na żywo, w cudzysłowie, całą historię, spłacalność rat, to były osoby, które rzeczywiście potrzebowały pomocy. Zaledwie 14% osób korzystających z wakacji kredytowych potrzebowała pomocy, czyli blisko 86% osób, która skorzystała niezgodnie z celem tych wakacji kredytowych, bo nie potrzebowała żadnej pomocy. Blisko 50% z tych osób, zupełnie wbrew celowi ustawy, z tymi pieniędzmi zadysponowała w taki sposób, że dokonała nadpłat kredytów, więc nie taki był cel zupełnie pomocy. Ta pomoc okazała się przestrzelona. Bo nadpłacając kredyt, klient po prostu obniża cały koszt i zarobek banku, ale sobie bardzo pomaga, więc generalnie jak ktoś chce tani kredyt jednak, to powinien go nadpłacać, tak? No tak, tylko że nie taki był cel wakacji kredytowych. Jeżeli mówiliśmy, że wakacje kredytowe są właśnie po to, że mają przynieść ulgę osobom, które potrzebują pomocy w spłacie, no to dane, twarde dane pokazały, że rzeczywistość była zupełnie inna.
Mimo kosztów wakacji kredytowych i sporych rezerw na kredyty frankowe, analitycy spodziewają się solidnych, choć nie rekordowych wyników sektora w minionym kwartale, bo przed nami sezon wyników za właśnie drugi kwartał. To fragment artykułu z dziennika Parkiet. Mhm. Jakich tych wyników się pan spodziewa? Myślę, że będą to wyniki, biorąc pod uwagę relatywnie wysoki wciąż utrzymujący się poziom stóp procentowych, no i zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej, zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać jednak obniżki stóp procentowych, że powinniśmy pozostawać na pewnym stabilnym poziomie aktualnych stóp procentowych. No te wyniki będą prawdopodobnie porównywalne do wyników zeszłego roku. Trzeba też pamiętać, że no nie będzie tego nadzwyczajnego, sięgającego blisko 16 miliardów złotych kosztu wakacji kredytowych, bo te wakacje kredytowe, które zostały w tej chwili uruchomione, one są dla zdecydowanie mniejszego wolumenu kredytobiorców. Zresztą nasze dane, Biuro Informacji Kredytowej pokazują, że liczba osób, które korzystają z tego programu wakacji kredytowych, jest bardzo mała, bardzo niewielka, nawet mniejsza niż szacował to rząd, przyjmując progi, które zostały tam przyjęte, więc nie spodziewamy się tutaj jakiegoś nadzwyczajnego wpływu wakacji kredytowych na wynik banków. No i trzeba też pamiętać, że większość rezerw dotyczących kredytów frankowych, które też bardzo ciążyły na wyniku finansowym, została już przez banki uruchomiona. Czyli oczywiście nie wszystkie jeszcze ten koszt rezerw będzie przerastał, ale też ten wpływ rezerw na ryzyko związane z kredytami frankowymi, kredytami walutowymi będzie mniejszy. W związku z tym ten zysk może być co najmniej porównywalny. Co nie zmienia faktu, może jeszcze jedno zdanie, bo to jest ważne, że w Polsce mamy najwyższy w Europie, i to też pokazują twarde dane Eurostatu, poziom uzależnienia wyniku finansowego banków od wyniku odsetkowego, co nie jest dobre, to jest złe. To jest sytuacja, która powoduje, że polski sektor bankowy jest najbardziej wrażliwy w Europie na spadek poziomu stóp procentowych. No bo skoro wynik finansowy banków pochodzi głównie od wyniku odsetkowego, więc im bardziej stopy będą spadać, tym bardziej zyski sektora będą maleć, a to oznacza, że tym mniej z tych zysków banki będą mogły przeznaczać na odbudowę kapitałów. Czyli skoro będzie mniej kapitałów, będzie mniej środków do rozdysponowania na kredyty, między innymi dla przedsiębiorstw. No i to też wracamy do pytania, skąd to się wzięło, dlaczego akurat tak model biznesowy bankowości w Polsce został skonstruowany, przyjęty raczej, czy ewoluował? Składa się na to, to jest dobre pytanie, składa się na to wiele czynników, składa się na to między innymi dość restrykcyjna, ale w tym przypadku negatywnie przez nas oceniana polityka, nazwę to chyba wprost, zwalczania wszystkich kosztów pozaodsetkowych. Mieliśmy dziesiątki ustaw w ostatnich latach, i to bez względu na barwy rządowe, których w zasadzie wyłącznym celem była walka z kosztami pozaodsetkowymi. Co dotyczyło głównie sektora pożyczkowego, żeby była jasność, natomiast czy główne ostrze tych działań odnosiło się do sektora pożyczkowego, który też powinien funkcjonować. Absolutnie się nie opowiadam jako sektor bankowy za likwidacją tego sektora, bo my się uzupełniamy wzajemnie. Często osoba, która z uwagi na wymogi dotyczące oceny zdolności kredytowej w banku nie może uzyskać kredytu, ale jest w stanie uzyskać pożyczkę w firmie pożyczkowej. To wpływało również na kształtowanie się przez lata polityki banków. Jeżeli banki nie mogły generować dodatkowych przychodów z kosztów pozaodsetkowych, czyli na przykład prowizje, marże, opłaty, no to musiały skupiać się głównie na wyniku odsetkowym. W związku z tym doszło do sytuacji, która jest ewenementem w skali Unii Europejskiej. Jeżeli my mamy 87%, czy chyba 88 nawet procent uzależnienia wyniku finansowego od wyniku odsetkowego, to przykładowo Francja ma zaledwie 40%, czyli pozostałe przychody banków są tam generowane właśnie przez opłaty, prowizje,
różnego rodzaju marże. Jeżeli walczyliśmy, głównie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale nie tylko, przez lata z tymi kosztami pozaodsetkowymi, no to doprowadziliśmy do sytuacji złej, takiej, gdzie sektor bankowy, który jest krwiobiegiem gospodarki, uzależnił się w absolutnie nadmiarowym procencie wyłącznie od wyniku odsetkowego. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu tych właśnie wyroków dotyczących kredytów frankowych. Mhm. Jak to wpływa na banki? No i przede wszystkim, czy banki z perspektywy tego, jak są oceniane przez konsumentów, z tego wyciągnęły jakieś wnioski? Bo co by nie powiedzieć, to była jedna z takich największych akcji, można powiedzieć, marketingowych, bo wtedy zachęcano, sam od razu powiem, nie mam kredytu we frankach i nigdy nie miałem, więc nie jestem tutaj stroną. No, jakoś w jakiś sposób zostało to, no, wpłynęło to na wizerunek banków w Polsce, tak mi się wydaje przynajmniej, w powszechnym odbiorze. Jakie z tego zostały wyciągnięte wnioski? Panie rektorze, to jest dosyć przekrojowe pytanie. Ja może zacznę od tego, że pamiętajmy, powtarzam to za każdym razem, zapytano o kredyty frankowe, że to nie była jakaś sytuacja wyjątkowa dla rynku polskiego. Kredyty frankowe, czy w ogóle walutowe, bo akurat w Polsce odnosiły się głównie do kredytów frankowych, ale były to kredyty czy do dolara, czy do jena, czy do innych walut, do funta, funkcjonowały w 17 państwach Unii Europejskiej. W większej, mniejszej skali, jeszcze więcej kredytów frankowych udzielono na przykład w Austrii, blisko milion takich kredytów. W Polsce udzielono ich około 750 tysięcy. Na skutek działań czynników zupełnie zewnętrznych, na które nikt w Polsce nie miał wpływu, czyli określonych działań Europejskiego Banku, przepraszam, Szwajcarskiego Banku Centralnego, doszło do dużych przecen, prawda, na walucie szwajcarskiej. Skutkiem czego no, te kredyty znacząco wzrosły obiektywnie, aczkolwiek i tak przez długi okres czasu, porównując raty kredytów we frankach i raty kredytów w złotych, te we frankach były niższe. Doszło do sytuacji, z mojego punktu widzenia, a mamy dosyć duży przegląd i ogląd w ramach całej Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Europejskiej Federacji Bankowej. Tylko w Polsce doszło do sytuacji, w mojej ocenie, nazwę to wprost, patologicznej. To znaczy doszło do sytuacji unieważniania umów wieloletnich, zawartych często na 20-30 lat, z powodu uznawania abuzywności klauzul przeliczeniowych, które są czymś absolutnie powszechnie występującym w prawach ekonomii. Wszędzie, gdzie są dwie waluty, no musi istnieć jakiś przelicznik przeliczający z jednej waluty na drugą. Wszędzie w całej cywilizowanej Europie, ale w całym cywilizowanym świecie takie kursy przeliczeniowe no, są ustalane na zasadach wolnej ekonomii. No, nie ma kursów centralnych. One miały dla państw epoki komunistycznej ustalano sztywne ceny w ramach wolnej gospodarki rynkowej, to przedsiębiorcy ustalają kursy, ustalają ceny, po których dokonują przeliczeń walut. Więc na tej podstawie, chociaż takie praktyki funkcjonują w całym, podkreślam, cywilizowanym świecie, przecież nie tylko do przeliczania kredytów, ale do przeliczania dziesiątek innych różnych transakcji, kart, rozliczeń walutowych, różnego rodzaju transakcji handlowych, uznano abuzywność stanowiącą podstawę do unieważnienia tych kredytów. Unieważnienie, chcę to jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, funkcjonuje tylko w Polsce. Jeszcze raz podkreślam, skoro mieliśmy 17 jurysdykcji, w których te kredyty funkcjonowały, tylko w Polsce doszło do sytuacji, w mojej ocenie, całkowicie nieproporcjonalnej, kiedy z uwagi na stosowanie kursu przeliczeniowego umowy podlegają unieważnieniu. Do czego to prowadzi? W mojej ocenie, po pierwsze, bo do tego nawiązał pan redaktor w pierwszych słowach, do zupełnie krzywdzącego wizerunku sektora bankowego, dlatego że nigdzie ani w państwach sąsiadujących, ani w żadnych państwach Europy Zachodniej nie doszło do takiej sytuacji, aby takie umowy unieważniać i nie doszło do wytworzenia takiego negatywnego wizerunku sektora bankowego z uwagi na
udzielanie kredytów. Ale to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozumiem, że to tak naprawdę za sprawą właśnie TSUE się to dzieje. Tak? No za bo sprawą... to powstaje pytanie, czy może nie dlatego, że tylko w Polsce doszło do sytuacji, kiedy po prostu kredyty frankowe, a część z nich przynajmniej, stawała się niespłacalna. Nie do końca. Do tego też służyły instrumenty pomocowe. Już w 2015 roku, kiedy zaczęły się te zwyżki, bo to w 2015 roku, w styczniu, przypomnę, była decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego, już powołano Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Właśnie dla tych kredytobiorców, którzy rzeczywiście mieliby problemy, już to narzędzie służyło. Doszło w mojej ocenie do, właśnie dlatego, że to orzeczenie TSUE dotyczyło sprawy polskiej, doszło do dużej nadinterpretacji tego orzeczenia przez duży przemysł kancelarii, które wykreowały taką rzeczywistość jakiegoś zielonego światła TSUE dla unieważniania. Chcę wyraźnie powiedzieć, że TSUE nigdzie w żadnym swoim orzeczeniu nie powiedział, że kredyt frankowy trzeba unieważnić albo że podlega unieważnieniu. Co więcej nawet, w jednym z orzeczeń, powtarzam to wielokrotnie, w jednym z orzeczeń, które także Polski dotyczyło, orzeczeniu w sprawie banku BPH, TSUE powiedział, że nie ma czegoś takiego w prawie Unii Europejskiej jak sankcja unieważnienia. Więc to potwierdza tezę, o której mówiłem, że w Polsce doszło do sytuacji zupełnie patologicznej, nieporównywalnej do innych państw Unii Europejskiej, gdzie przecież to samo orzeczenie TSUE, o którym pan powiedział redaktor, dotyczy również każdego z tych pozostałych 16 państw, w których udzielano kredytów walutowych. Dlatego jeszcze raz podkreślam, sytuacja, może jeszcze jedno zdanie takie bardziej dosadne. Jeżeli mamy sytuację, gdy ktoś, korzystając z kredytu walutowego, nabył mieszkanie, którego nie nabyłby bez kredytu, powiedzmy sobie szczerze, to mieszkanie na przykład w Warszawie czy w dużych miastach średnio zyskało na wartości czasami nawet 100% przez ostatnie lata. Często to mieszkanie kredytobiorca wynajmował, bo często kredytobiorcy frankowi kupowali 3, 4, 5 mieszkań. Oczywiście nie wszyscy naturalnie, ale bo takie były przypadki, więc często z tych mieszkań klient otrzymywał dodatkowy zarobek w postaci czynszu jeszcze. Nie dość, że mieszkanie wzrosło często o 100%. No to i chyba teraz, mówimy o bardzo małym procencie tych frankowiczów. I teraz, nie. Mówimy, jeżeli patrzymy na duże miasta, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź, to są wzrosty tych mieszkań średnio o kilkadziesiąt procent. Chodzi o tych, którzy po kilka mieszkań kupowali we frankach. Ja mówię o przykładach. Oczywiście, że mówię o przykładach, ale często wśród tych kredytobiorców frankowych, no rekordzista, o ile dobrze pamiętam, miał 16 mieszkań kupionych za kredyty frankowe, więc były to mieszkania kupowane w celach inwestycyjnych, a nie w celach gospodarstwa, zasilenia czy spełnienia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego. Ale tylko dokończę to ostatnie zdanie. Jeżeli teraz po średnio 20 latach kredyt podlega unieważnieniu i kredytobiorca ma do zwrotu bankowi tylko kapitał, który jest warty, jak wskazał jeden z sądów, nawet sąd okręgowy w Gdańsku wydał w zeszłym roku taki wyrok, gdzie obliczył, jaka jest zmniejszenie wartości tego kapitału, które kredytobiorca po unieważnieniu ma zwrócić bankowi. Sąd obliczył tą utratę wartości na 38%, czyli klient zwraca bankowi kapitał po tych 15-20 latach warty blisko 40% mniej, kiedy uzyskał z tego pożytek w postaci konkretnej wartości majątkowej, która jest w jego majątku, zwiększyła wartość i jeszcze często przynosiła pożytki, no to porównując tą sytuację do kredytobiorców chociażby złotowych, no mamy sytuację, w mojej ocenie, rażącej niesprawiedliwości. A jeszcze są tacy kredytobiorcy, którzy próbują nawet kapitału nie zwracać, twierdząc bezpodstawnie, że to roszczenie banku uległo przedawnieniu. Czyli podnoszone larum wobec banków, wobec kredytów frankowych w Polsce jest niesprawiedliwe, rażąco. Czy na pewno jeśli możemy tutaj faktycznie, jak pan wskazał, pana prezesa zdaniem, to rozwiązanie TSUE, no to możemy sobie po prostu wprost powiedzieć, że to nie tylko darmowy kredyt, to wręcz kredyt na koszt banku był w tej sytuacji, prawda? W sytuacji, w której klient nie zwraca kapitału, mówimy o kupieniu mieszkania przez bank klientowi za darmo.
W sytuacji, w której klient zwraca tylko kapitał, mówimy o tym, że klient dostał kredyt za darmo. Kredyt w istocie, który nawet nie tyle za darmo, bo jeszcze tak naprawdę bank, biorąc pod uwagę koszt pieniądza w czasie, to jeszcze bank dopłacił w części do tego mieszkania. Więc jeszcze raz podkreślam, ta sytuacja, skoro mamy do czynienia z nią tylko w Polsce, jest w mojej ocenie rażąco niesprawiedliwa. Ale mimo afery frankowej nadal Polacy ufają najbardziej właśnie bankom. Jeżeli mają oszczędności, to po prostu dają je w depozyt bankowy i tyle. Nic więcej z tym nie robią. A żadnej afery frankowej 2,8 biliona nie było. Złotych. To po pierwsze. Po drugie, kredytobiorcy oczywiście... Frankowicze myślą inaczej. Są tacy, którzy doskonale sobie przeliczyli, ile na tym zarobili. I więc są bardzo do przodu. Natomiast głównym źródłem lokowania pieniędzy przez Polaków są oczywiście banki i nie, nic z tego względu nie zmieni, bo w istocie zgodnie zresztą z regulacjami unijnymi wyłącznie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są instytucjami uprawnionymi do przyjmowania depozytów. To jak już jesteśmy przy tych depozytach, właśnie troszeczkę rozmawialiśmy sobie i mówiliśmy o roli banków w gospodarce. No, na początku jakąś taką podstawową funkcją się narzuca właśnie jest ta finansowania, ta kredytowa, no ale oczywiście jest też ta funkcja właśnie depozytowa. I teraz... Pod koniec maja pan prezes sam mówił, że 2,8 biliona złotych aktywów finansowych, ale wciąż jesteśmy na dorobku. Polacy nie korzystają z instrumentów finansowych, oddają te pieniądze po prostu w depozyt do banku, już nawet nie na lokatę. Jakie implikacje ma ta sytuacja? Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, że klienci w bardzo niewielkim stopniu korzystają ze źródeł oszczędzania długoterminowego. Znów statystyki pokazują, że zajmujemy jako Polacy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o lokowanie na cele długoterminowe. Mam tu na myśli zarówno cele mieszkaniowe, czyli na przykład konto mieszkaniowe, które zostało wprowadzone razem z bezpiecznym kredytem 2%, czy dłuższe lokaty. W Polsce funkcjonuje przede wszystkim lokowanie środków, jeśli w ogóle klient lokuje je na lokatach, bo często trzyma po prostu na zwykłym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Jeśli lokuje na lokatach, to zazwyczaj 3-6-miesięczny i szuka, gdzie może te środki na kolejne 3 miesiące ulokować korzystniej. Nie ma takiego nawyku oszczędzania na cele długoterminowe. Jest to w strategii praktycznie każdego rządu przyjmowane, jak zaktywizować Polaków, żeby oszczędzali długoterminowo, żeby mieli pewne odłożone pieniądze na dłuższy czas. Jesteśmy jednym z tych narodów, który w najmniejszym stopniu w Unii Europejskiej lokuje środki na dłużej. Co oznacza, że jesteśmy dość konsumpcyjnym społeczeństwem. Oczywiście też miało swoje plusy. Mamy kiepską ofertę lokat po prostu albo innych produktów finansowych. Nie. To nie z tego wynika, bo akurat klienci doskonale sobie są w stanie policzyć, gdzie mogą mieć więcej. Dlatego dokonują między innymi tego przenoszenia środków z jednego banku do drugiego. Albo na obligacje antyinflacyjne. Albo na obligacje też, tak. Na obligacje Polacy lokują dość dużo środków. Wynika to raczej z natury konsumpcyjnej polskiego społeczeństwa. Znaczy nie mamy po prostu takich wyrobionych nawyków, żeby mieć odłożone większe kwoty na przysłową czarną godzinę. Ten konsumpcyjny charakter polskiego społeczeństwa, tak jak zacząłem mówić, no paradoksalnie miał też swoje dobre strony w postaci napędzania koniunktury. A jeśli chodzi o te różnice między oprocentowaniem depozytów i oprocentowaniem właśnie kredytów, to skąd ona się bierze i czy zwłaszcza w takich momentach, kiedy stopy procentowe są stosunkowo wysokie, relatywnie wysokie, nie mogłaby ta różnica nie mogłaby być niższa, mniejsza. To właśnie wynika z faktu, o którym wspominałem w jednym z poprzednich pytań, kosztu pozyskania kapitału. Tam, gdzie ten koszt pozyskania kapitału jest relatywnie niższy, jak na przykład w państwach Europy Zachodniej, tam instytucje bankowe mogą pozwolić sobie na
większy procent dla kosztu pozyskania, większy oferowany procent dla pozyskiwanych środków od ludności w postaci środków deponowanych na lokatach. Natomiast tam, gdzie ten koszt pozyskania kapitału jest wysoki, tym mniej, tym to są prawidła ekonomii, tym mniej bank może pozwolić sobie, żeby zapłacić za depozyt, ponieważ ten koszt pozyskania dla niego kapitału jest bardzo wysoki. W związku z tym stąd bierze się ta różnica między oprocentowaniem. Często dostajemy takie pytanie, dlaczego oprocentowanie depozytów nie jest takie samo jak oprocentowanie kredytów. No, nigdy takie samo nie może być, no bo bank musi uwzględnić właśnie koszty pozyskania kapitału, a ten suwak jest im tym bardziej większy, im ten koszt pozyskania kapitałów dla banków jest droższy. Wyjaśniliśmy sobie w rozmowie z doktorem Tadeuszem Białkiem wiele zagadnień związanych właśnie z bankowością, z sytuacją banków i z tymi zagadnieniami, które dotyczą bezpośrednio konsumentów. Serdecznie dziękujemy za przybycie do naszego studia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcamy do pozostania z nami już dalej, ale już niedługo, bo już prawie koniec. Pozdrawiamy.